Scena pierwsza, ujęcie drugie. Przyroda. Ja jestem Kacper i dla mnie gmina Lubniewice to jest głównie przyroda. Jest bardzo dużo lasów oraz wąwozów. W różnych wąwozach i lasach możemy spotkać wiele ptaków, na przykład różne gatunki dzięciołów, dudki i różne ptaki drapieżne, na przykład jastrzębie. Oraz czasem można zaobserwować wilki. A teraz zapraszam Was na szukanie leśnych skarbów. Jest prawdopodobieństwo, że na naszym terenie występuje bardzo duża, jak na swój gatunek, jaszczurka zielona, która, jak sama nazwa mówi, jest zielona i ma do 40 cm długości. Za lat swojego życia Włodzimierz Korsak przemierzał nasze piękne i bujne lasy, które dość często szkicował. Oprócz tego, że szkicował nasze lasy, jest rezerwat imienia Włodzimierza Korsaka, w którym jest jedno z niewielu siedlisk żółwia błotnego w naszym kraju. No to hej, zaraz widzimy się nad jeziorem. W naszych lasach i nad naszymi jeziorami gniazduje wiele gatunków ptaków. W naszych lasach tokuje na przykład głuszec, za jeziorem Lubniewsko gniazduje orzeł, a czasem można spotkać też potrzosa. U nas można zobaczyć bardzo dużo gatunków kaczek i czasem gęsi. My spotkaliśmy krzyżówkę, która samice są brązowe, a samce mają zielone główki. Znajdujemy się nad jeziorem, w których w naszej gminie jest parę, a gmina Lubniewice jest zwana wędkarskim Eldorado z powodu właśnie tych jezior i ryb, które w nich żyją. To jezioro, nad którym się znajdujemy, ma dosyć ciekawą linię brzegową i parę wysp jest. Jedna z wysp nazywa się Wyspa Miłości. Popatrzcie, jak tutaj jest cudownie. Scena druga, ujęcie pierwsze. Sport! Dla mnie gmina Lubniewice to przede wszystkim sport. Postaram się Wam to pokazać.
gminie Lubniewice istnieje wiele możliwości uprawiania sportów wodnych, m.in. kajakarstwo, żeglarstwo czy windsurfing. Jeżeli chcecie zostać żeglarzami, zapraszamy. W Lubniewicach są dwie stajnie, w których można nauczyć się jeździć konno. Wśród nas, młodych, jest wielu pasjonatów jeździectwa. Dla nas koń to przyjaciel. Czas z przyjaciółmi zazwyczaj spędzamy aktywnie. Jeździmy na rolkach, hulajnogach i deskorolkach. Tak jest najlepiej. W naszej gminie jest wiele świetnych ścieżek rowerowych oraz pieszych. Odbywają się tu zawody MTB, w których często biorę udział. W Lubniewicach jest nowo powstały kompleks sportowy imienia lubniewickich olimpijczyków Tomasza Bratkiewicza, Dariusza Goździaka oraz Laury Walickiej. Tomasz Bratkiewicz jest naszym lubniewickim lekkoatletą, multimedialistą Igrzysk Olimpijskich. Dla nas młodych Tomasz Bratkiewicz jest najlepszym przykładem, że ciężką pracą można osiągnąć sukces. Nazywam się Tomasz Bratkiewicz, jestem mieszkańcem Lubniewic. To są moje medale. To jest z Londynu, ten jest z Pekinu, ten jest Aten złoty. Zrobiłem tutaj na stadionie olimpijczyka w Lubniewicach trening. Myślę i jestem przekonany, że na tym stadionie powstanie bardzo dużo po prostu zawodników, którzy też będą tak dobrzy i tak wytrwali trenując jak ja. Dziękuję. Scena trzecia, ujęcie trzecie. Harcerstwo.
za mądrowaną jednostkę, niektórzy za miłych, wesołych i pomocnych ludzi, a niektórzy za ludzi, którzy po prostu siedzą na ognisku i obozach. Jeśli tak myślicie, to się nie mylicie. Jesteśmy pomocni, mili, weseli i na pewno siedzimy na obozach i ogniskach. No ale nie macie stuprocentowej racji. Harcerze są bardzo pomocni. Interesują się ludźmi, społeczeństwem. A jedną z takich rzeczy, które zrobili w Lubniewicach, jest m.in. plaża w Wiśnie. Jest ona naprawdę cudowna i dzięki jeszcze rozwojowi i promocji wsi Glisno, która nam pomogła w tym, mogliśmy zbudować plażę, która wygląda właśnie tak, jak teraz. Drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny krajka, słońce się wznosi nad stodołą, będziemy tańczyć bardzo. A ja mam swą gitarę, spodnie wytarte i buty stare, wiatry niosą mnie. Dobra, ci pan Scena czwarta, ujęcie pierwsze. Historia. Szymon, jesteśmy w Gliśnie i opowiem wam o tym miejscu i o całej gminie Lubniewice. Jesteśmy w okolicach pałacu. Pałac zbudował Friedrich von Poser. Przez wiele lat znajdowało się tu bardzo znane uzdrowisko. W kompleksie pałacowym znajdował się także folwark, do którego nawiązuje pewna legenda. W niewielkiej wsi w gminie Lubniewice o nazwie Glisno żyła niegdyś wdowa Anna Bella. Żyła w nędzy, utrzymując się z drobnych robótek i żebractwa. Wieczorem, gdy poddanym rozdawano żywność, przychodziła do gospodarzy i prosiła o chleb. Kobieta rozdająca żywność niechętnie dawała jej resztki. I zdarzało się nieraz, że żebraczka odchodziła głodna. Dziewczę rozdające jedzenie niedługo miało wychodzić za mąż. Wdowa Bellach po kolejnych odmowach strawy zaszantażowała oblubienicę czarami. Twoje dzieci będą mnimowami tak długo, jak będę musiała żebrać w okolicach Glisna. Kilka lat po ślubie pani Teichert urodziła dwójkę dzieci, które były niemowami. Dopiero gdy dzieci dorosły, nauczyły się mówić, lecz odzywały się tylko w obecności wdowy Bella, która wkrótce została aresztowana i osadzona w więzieniu w Kostrzynie. Na świadków wezwano dzieci panny Teichert, które mówiły płynnie, ale wciąż tylko w obecności Anny Bella. Podczas przesłuchania wdowa została skazana przez czary na śmierć, lecz wcześniej popełniła samobójstwo. Rodzina przeniosła się do Sulęcina, a dzieci nauczyły się krawiectwa. Natomiast młodsze dzieci urodzone po śmierci żebraczki były w pełni normalne.
Nasza gmina słynie również z innych pięknych zespołów pałacowych. Stary i nowy zamek w Lubniewicach z zabytkowym parkiem krajobrazowym, którego częścią jest Park Miłości imienia dr Michaliny Wisłockiej. Pałac wierna Tobie. Rodzina von Waldow angażowała się w życie społeczności. Między innymi byli fundatorami kościoła parafialnego pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach, wybudowanego w XIV wieku. Na jeziorze Lubiąż znajdują się dwie wyspy. Na większej z nich w średniowieczu istniało grodzisko. Na tym terenie prowadzone były badania archeologiczne, a znaleziska zaskoczyły nawet samych badaczy. Krążą pogłoski, że przez naszą gminę przejeżdżał Napoleon podczas kampanii rosyjskiej. Ale. Scena piąta, ujęcie pierwsze, wolontariat. Diana. Chciałabym Wam pokazać, czym jest dla mnie gmina Lubniewice. Opowiem Wam o naszym wolontariacie. Wolontariat, w którym działam, prowadzi pani Katarzyna Kosmalska. Jako wolontariusze uczestniczymy w wielu akcjach, nie tylko na terenie gminy, ale też poza nią. Wspieramy działalność innych gminnych instytucji. Bierzemy udział w Wigilii Gminnej, akcji Czysty Aniołek oraz w Gminnym Dniu Dziecka. W ciągu 6 lat wspólnymi siłami zebraliśmy ponad 4 tony plastikowych nakrętek. Na zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością. Od lat wspieramy schronisko dla psów w Gorzowie. Chodźcie z nami na spacer! Zapraszamy! Nasze działania są doceniane przez innych, co daje nam większą motywację do działania. Jeśli też chcesz pomóc, zrób to i zapisz się do wolontariatu.